Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat i dzisiaj dla odmiany wziął mnie na owoce. Teraz jest, pokażę wam owoce, które są sezonowe dla obecnego sezonu. To się nazywa papagan. To jest bardzo, bardzo mięciutka mandarynka i bardzo duża i bardzo słodka. Fantastycznie się obiera, bardzo lekko się obiera, a wysuszona skórka jest perfekt do robienia herbat, nalewek, naparów, nalewek na alkoholu. Owocowych, czereśniowych pomidorków nie muszę wam przedstawiać. W Chinach one są uznawane za owoce i sprzedawane jako owoce. Są bardzo taniutkie. Chyba kilo tutaj wychodzi niecałego dolara. No i moje ulubione mango. To są mango z Hainanu, z wyspy Hainan. Jest teraz na nie sezon z Hainanu. One są duże, są mięciutkie, są przepyszne. Praktycznie bardzo łatwo się je rozkrawa nożem i można je zajadać tak normalnie, albo zupki, jedząc jak praktycznie jak jabłko. Są duże, soczyste. Jedynym tylko mankamentem tych owoców jest ta płaska pestka w środku, która jest bardzo włóknista i wchodzi między zęby. Okay. Hua Guoshan to jest brand właśnie z Hainanu. Złoto z Hainanu, bo to wygląda jak złoto, jak sztabki złota, nieprawdaż? Fantastycznie. Dodatkowo pokażę wam, są zimowe mandarynki. Zimowe mandarynki, one są strasznie maluśkie i bardzo, bardzo słodziutkie. Ja je używam, często rozgniatam i z gorącą wodą zalewam, bo jak się ich zje za dużo, są tak słodkie, że powodują zgagę, nawet i u Chińczyków. Ale tych mandarynek nie sposób zaprzestać jeść. Je się je jak zwariowanym, no bo mają w sobie coś naprawdę, naprawdę narkotycznego. Staram się ich nie kupować, bo kupię kilo, usiądę i zjem, a później łazi za mną cały czas pieczenie w gardle. Zwykłe mandarynki z południa, z Chin, z okolicy, z prowincji Fujian. Są fajne, słodkie i takie dosyć słodkie, pomieszane z kwaskowatym. Teraz jest właśnie sezon. Jedynie tylko mankament tego, że są bardzo trudne do obrania. Nie wiem właśnie dlaczego, ale za to są przepyszne. Winogrona. U nas zwykle są w lecie, ale to są winogrona z prowincji Fujian i bardziej na południe. Te winogrona obecnie są bardzo tanie, $1,5 za kilo. Z tego tytułu, że jest nadprodukcja tych winogron. Są fajne, słodziutkie, okrągłe i kapitalnie te winogrona się nadają do wszelkiego rodzaju drinków. Wejdę do środka, pokażę wam dragon fruit. To jest smoczy owoc. Smoczy owoc wygląda jak w ten sposób. On wygląda w ten sposób. W środku ma bardzo biały miąższ i troszeczkę smaku jest podobny coś pomiędzy truskawką a nie wiem czym. W każdym razie jest bardzo popularny wśród ludzi, którzy chcą schudnąć. Dlatego śliczne panny, które kiedy przychodzi wiosna, tylko się obżerają się tym owocem. Nie jest drogi, bo za jednego chyba trzeba zapłacić około dolara, także nie wysłał duże pieniądze. Co mamy następnego? Jackfruit. Co mówię, masz łodzę? Bolomi. Coś podobne do duriana, ale to jest chlebowiec. I właśnie to są owoce chlebowca ze środka. Są bardzo dobre, fajne, smacznitkie do zażerania się nimi. I niedrogie, bo to chyba kosztuje $3 takie małe opakowanie. Następnym owocem godnym wam pokazania to są oczy smoka. Oczy smoka, nie wiem jak to się nazywa po polsku, są bardzo słodziutkie, troszeczkę przypominają litchi, ale mają bardziej winny i jak gdyby podtony kontekst alkoholowy w tym owocu. Jest bardzo popularny wśród Chińczyków. Nadmierne jedzenie powoduje u nich, że puszcza się krew z nosa. Także oni nie jedzą tego dużo. My, nie Chińczycy, możemy jeść tonami tych owoców i patrzą na nas z podziwem, że nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. No i może ostatni, ale przedostatni, kumquat. Kumquat to jest taka jak gdyby owoc cytrusowy z Tajwanu. Ni to mandarynka, ni to pomarańcz. W smaku podobny jest bardzo do bergamutki. Bergamot, nie wiem chyba czy dobrze to wymawiam. Też taki pięciopalczasty owoc cytrusowy. Ten owoc rozgnieciony i zmieszany ze zwykłą czarną herbatą do złudzenia przypomina Earl Grey. No mówię wam, cudowne to jest. Także ja pasjami lubię to pić.
Biorę sobie taki jeden owocek, rozgniatam go normalnie ręką na stolnicy, wrzucam do czajniczka, zalewam herbatę i pozwalam mu się powolutku nasączać tym smakiem. Jest bardzo wonny, nie jest gorzki, nie jest kwaśny. No i chyba ostatnie na dzisiaj to są truskawki. Teraz jest u nas sezon na truskawki, truskawki za darmo rozdają praktycznie. Są kolejki do tych truskawek, bo cena jest naprawdę, naprawdę niska na rynku. Bardzo, bardzo drogie. Bardzo drogie są duże truskawki. Chińczycy lubią duże truskawki. Ja natomiast jestem smakoszem małych truskawek. Malutkie truskaweczki są bardzo fajne, pyszniutkie. Widzicie tutaj w tych takich koszyczkach. I dzień dłocie, że Gasia odlecamy. Czyli 2,5 kilo, około 6 dolarów, 7 dolarów, czyli naprawdę nie jest drogo. A ja uważam, że te mniejsze truskaweczki są o wiele bardziej smaczniejsze niż duże truskawki. Chińczycy uwielbiają kiwi. Ja osobiście nie przepadam za kiwi. Raz, że są troszeczkę kwaskowate, a dwa... Właściciel mówi, że są słodkie, ale jakoś nie mogę się nigdy do nich przekonać. Kiedyś pracowałem w Australii 6 miesięcy, nie wchodziły mi w ogóle kompletnie te kiwi, nie więc ludzie w tym widzą. Pamiętam. Właściciel zaprasza, żebyście wpadli do niego na owoce, kupili owoce. Kokosy chyba każdy zna. Kokosy są dosyć popularne w lecie, bo gaszą pragnienie. Natomiast ja je bardzo lubię. I teraz znowu jest sezon, tylko tym razem te są chyba z Tajlandii, o ile się nie mylę. My to w Stanach nazywamy japońskie gruszki, ale to nie są japońskie gruszki, bo te gruszki rosną w Chinach. One to wszędzie rosną, na każdym kroku przy drodze widać te gruszki i praktycznie one rosną na okrągło przez cały rok. Są słodkie, są takie wytrawne, są twarde i są bardzo takie, nie wiem jak to nazwać, ziarniste w smaku, jeśli ten miąższ jest taki bardzo ziarnisty, także naprawdę smakują i są bardzo słodziutkie. Ja ich używam do robienia soku. No tutaj macie chlebowiec, czyli jackfruit, tak wygląda oryginalny chlebowiec, który jest jeszcze nieobrany. No i klasyczne ananasy. Ananasy są tutaj bardzo tanie, 2 dolary za ananasa. Na miejscu obcinają, kroją w plasterki. I kroją w plasterki albo kroją się w taką jak gdyby spiralkę. I wtedy bardzo łatwo jest to jeść. Jeszcze co tutaj nam zostało? W odcinku o ciastkach zrobiliśmy tam sok śliwkowy i grobla śliwkowa. To są właśnie takie chińskie śliwki. One są bardzo twarde, bardzo słodkie, ale zarazem bardzo smaczne. Fantastycznie się nadają na kompoty, na nalewki, albo i też nawet do przegryzania i zagryzania. Także jest bardzo interesujące. Nie rośnie to, nie widziałem nigdzie tego na świecie poza Chinami właśnie, bo to są specyficzne te śliwki. No i właściwie to byłoby na tyle. I chyba tym zakończę ten krótki post o owocach. A dziękuję za oglądanie, za życzenia z Polski, z całego świata. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo przed zarazą. Noście maseczki. A trzymajcie się z daleka od większych skupisk. Mam na imię Jarek i mieszkam w Chinach od 10 lat. Dziękuję i do usłyszenia.